Witajcie, kochani. Jak miło Was widzieć na kolejnych zajęciach. Dzisiaj zrobimy sobie piękną, taką relaksującą praktykę. Dlatego, że relaks naszego ciała też jest bardzo ważny, żeby dać ciału tą przestrzeń na regenerację, na wzmocnienie się poprzez pozycje takie dłuższe, spokojniejsze, w których ciało może odreagować stres, emocje i wzmocnić się tym samym. Więc nie zawsze praktyka dynamiczna, szybka i taka intensywna jest skazana akurat dla nas tym, co czujemy, tak? Fajnie jest czuć, obserwować nasze ciało i w takich dniach, gdzie czujemy, że chcielibyśmy popraktyktować, otworzyć naszą aurę, nasze czakry, ale niekoniecznie przez dynamiczną praktykę, mamy możliwość zrobienia pięknych asan, pięknych pozycji, takich głębokich, pozwalających nam skupić tą energię bardziej do wewnątrz, a tym samym pozwolić ciału na regenerację. I tym samym danie nam więcej siły, takiej od wewnątrz. Okay? Więc zaczniemy sobie od pozycji siedzącej, żebyśmy mogli wejść sobie w dynamikę praktyki i zostawić wszystko to, czego już nie chcemy, poza drzwiami, skupić się na tu i na teraz, na nas, na oddechu, naszym ciele, na tym, co ono czuje i o co woła. Złóżmy sobie dłonie, razem usiądźmy wygodnie, poczujmy naszą czakrę podstawy, mocno osadzoną na macie, wciągnijmy leciutko mula bandę, udziana bandę, wyciągnijmy kręgosłup do góry, barki w dół, złączmy razem dłonie, przyłóżmy do serca, zamknijmy oczy, skupmy naszą uwagę na trzecim oku, zróbmy trzy głębokie uczaje, oddechy. Zaśpiewajmy sobie om, żeby wejść też z dźwiękiem, z wibracją tej magicznej sylaby, połączyć się z jednością kosmosu z nami. Om. Zaczniemy sobie od pozycji leżącej i w tej dzisiejszej praktyce będzie potrzebny wałek, dwie kostki, pasek i być może koce. Ale to w zależności od tego, jak Wasze ciało będzie reagować w poszczególnych asanach, tak? Pierwszą pozycję jest piękna pozycja typu bandy, czyli leżymy na ziemi, kładamy sobie wałek. Tak, żeby się na nim położyć. Jest ważne teraz, żeby przyciągnąć wałek jak najbliżej tutaj dolnej części odcinka lędźwiowego. Tak? Używając pasek zamykamy z klamerką, przekładamy przez głowę, tak? I paskiem, który zostaje tutaj z reszty, z klamerki. Ważne jest, żeby ten pasek można było pociągnąć do góry, czyli nie w dół, ale do góry. Wkładamy nogi do Baddha-Konasany i zaczepiamy tutaj pod naszymi stopami. Tak? Czyli naciągamy sobie pasek, czyli on się tutaj układa na oddolnym odcinku naszego kręgosłupa, tutaj na odcinku lędźwiowym. I staramy się, obróćcie się jeszcze, żebyście widzieli, jaka to jest pozycja tutaj. Czyli pasek jest tutaj pod naszymi stopami. Tutaj, tak? Na tej części pasek.
siadamy bliziutko, zaciągamy pasek intensywnie, tak żebyście czuli, że on powoduje przyciągnięcie stóp tutaj do waszej czakry podstawy, ok? Trzymając się tutaj, opierając o wałek, kładziemy się na wałku. Kładziemy się na wałku. I teraz bardzo ważna część, żeby dobrze zrobić tą pozycję i nie czuć bólu w odcinku lędźwiowym, łapiecie się za pośladki, ściągacie pośladki w dół, tak? Czyli wyciągamy kość ułonową w dół, zawijamy ją do wewnątrz i ściągamy tutaj, żeby odcinek lędźwiowy się rozluźnił, ok? Następnie po tym ruchu jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że ci z Was, którzy nie mają tutaj dużego rozwarcia w okolicy bioder i być może ta pozycja dużego otwarcia w Baddha-Konasie nie jest za trudna, mogą podłożyć sobie lub kostkę tutaj pod nogi, lub jakąś poduszkę lub koce, tak? Wtedy kolana są troszkę wyżej. Jest to dla tych, którzy mają problem z kolanami lub właśnie problem z biodrami, tak? Czyli jest tu troszkę z uniesionymi kolanami, troszkę lżej ta pozycja działa. Mhm. Wracamy tutaj do centrum. Mhm. I teraz tak, używając jednej kostki, którą stawiamy na najwyższej tutaj części, wyciągamy naszą szyję i kładziemy naszą głowę na płaskiej części kostki. Teraz jest ważne po położeniu na ziemi naszych dłoni, żeby ściągnąć łopatki razem. Tak? Czyli barki rotują się na zewnątrz, łopatki się ściągają, otwieramy dłonie do góry, czyli pozwalamy na głęboki przepływ energii w naszym ciele. I tym samym zamykamy oczy, skupiamy naszą uwagę na trzecim oku. Zostaniemy sobie chwilkę w tej pozycji. Jest to piękna, regenerująca pozycja, tak? Dająca nam możliwość otwarcia całego ciała poprzez wszystkie nasze czakry. Tak? Bardzo fajnie działa tutaj, w szczególności na czakry serca, tak? Czyli na to czucie tego, co tak naprawdę w nas jest, czucie tego, co ciało w danym momencie potrzebuje, czyli zamykając oczy, skupiając uwagę na trzecim oku, zamykamy oczy i wprowadzamy się w taki stan medytacji poprzez głębokie wdechy i wydechy. Staramy się, żeby oddechy były w takim samym tempie. To nam pozwoli uspokoić myśli, skoncentrować się na tu i na teraz. Przez stałą dynamikę oddechu jai zaczniemy wprowadzać się coraz głębiej w stan spokoju, w stan relaksu. Staramy się, aby wdechy były głębokie, długie i wydechy tak samo głębokie i długie. Czujemy rozluźnienie jamy brzuszną, czujemy rozluźnienie biodra, czujemy rozluźnienie w całym ciele, tak? Pozwalamy na przepływ wszystkich emocji, które są teraz i tu w naszym ciele, które odczuwamy. Dajemy sobie tą możliwość, by zatrzymać się na chwilę, poczuć siebie, poczuć nasze ciało, bo ono kieruje, ono jest naszym przewodnikiem i zawsze mówi nam to, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Odblokowujemy wszystkie negatywne wibracje z ciała. Zostajemy sobie jeszcze z 20 takich głębokich ujai oddechów. Nie spinamy ciała, relaksujemy się, skupiamy jedynie uważność na naszym trzecim oku. Nie dajemy uważności żadnym myślom.
tylko skupiamy się na trzecim oku i na naszym oddechu. Nic poza tym nie jest na ten moment ważne. Głęboki oddech. Usłyszcie wasz oddechy, oddech. Usłyszcie to, jak oddychacie. Jak to was regeneruje, koncentruje, uspokaja. Zostało nam jeszcze 10 oddechów. Głęboki oddech, poczujcie ten relaks, poczujcie jak to znowu się zatrzymać, poczujcie jak ciało potrzebuje tego momentu odreagowania stresu, poczujcie jak przyjemnie pobyć w momencie, gdzie jesteśmy połączeni z naszym sercem, z naszym oddechem. Nic poza tym nie jest istotne na ten moment. Poczujcie ten przepływ energii w ciele. Nie 5 oddechów. Piękna asana, piękna pozycja, dająca dużą dozę ukojenia i takiej pozytywnej wibracji w naszym ciele przez mocne otwarcie tu czakry, serca i splotu słonecznego. Bardzo piękna asana, nabawająca nas taką pozytywną energią, pozytywną wibracją. Idziemy sobie powolutku dalej, z głębokim wdechem, przez lekki skręt w prawą stronę, tak, podniesiemy się do góry. Jest ważne, żeby z tej pozycji nie stawać dynamicznie z prostymi plecami, tylko przez bok, tak? Ponieważ już siedzimy, badakonasie się tu. Ja się wrócę leciutko do was do boku, żeby łatwiej wam było mnie zobaczyć. Zostajemy z paskiem, bo on nam pozwoli tutaj na głębsze rozwarcie naszych bioder. Łapiemy się za naszą wewnętrzną część stopy. Otworzymy sobie stopy tak szeroko, jak potrafimy. Tak?
głębokim wdechem wciągniemy pępek leciutko do wewnątrz, zaciśniemy pierwszą klucz, czyli Mula Bandha, wyciągniemy się do góry. Możecie, siedząc tutaj w tej pozycji, poczuć bardzo mocny wałek przylegający tutaj do Waszej części lędźwiowej. To też Wam powoli na mocniejsze wyciągnięcie pleców do góry, tak? Leciutko opuśćcie głowę, zamknijcie oczy i zostaniemy 5 głębokich oddechów, mocno skupiając naszą uważność na trzecim oku. Starajcie się nie zaokrąglać kręgosłupa, nie opadać, ale wyciągać się do góry. Wyciągać się mocno, jesteśmy osadzeni na kości ogonowej. Czujemy przepływ energii od samej podstawy aż tutaj, do naszej korony i poza nią. Głębokie, płynne ujjayi oddech. Pięknie. Tworzymy sobie teraz nasz pasek. Wyjdziemy z tego paska. Tak? Czyli wychodzimy z niego. Leciutko tutaj. Zostawimy go na bok. Na ten moment możemy odsunąć wałek troszeczkę dalej. Tak? Z tej pozycji Baddha Konasana zamkniemy sobie nasz kolana. Usiądźcie sobie z Svastikanasana, nie mocno sadźcie się. Wyciągniemy się leciutko do góry. Znajdźcie centrum. Wyciągamy się do góry. Wciągamy pępek. Pobudzamy naszą energię w kręgosłupie. Rozgrzewamy się od wewnątrz. I jest wydech. Opadają ręce na dół z wdechem. Wciągamy pępek. Robimy leciutki skręt znowu, czyli rozkrzywamy leciutko ciało do praktyki, czyli lewa ręka na prawym kolanie i leciutko patrzymy kątem oka na prawy bark, wciągamy pępek, wyciągamy się do góry. I wydech, ręce połóżmy sobie na kolanach, głowa w dół. Leciutkie 5 okręgów szyi. Żeby rozluźnić odcinek kręgowy szyjny. Pobudzić przepływ energii w meridianach tutaj szyi. Zostajemy w dół, jest wdech. I kilka ruchów ramion. Tak, podnosimy ramiona, dlatego że bardzo dużo kumuluje się stresu, zmęczenia, napięcia. Zamknijcie sobie oczy, skupcie uwagę na trzecim oku. Wdech, wydech, wdech, wydech. Poczujcie, jak z każdym wydechem opada to wszystko, co się gdzieś osadziło na ciele, co nie powoduje wam, co powoduje wam na blokady, zmęczenie, tak? Więc zrzucamy to. Zrzucamy wszystko to, czego nie chcemy z ciała. Pięknie. Wdechem wyciągniemy się jeszcze raz do góry. Wdech. I wydech. I jeszcze, żeby pobudzić troszeczkę energii, położymy sobie ręce. Dłonie są tutaj na barkach. I zrobimy kilka skrętów, tak? Czyli jest wdech, wydech, wdech, wydech. Budzimy troszeczkę energii w ciele, żeby ta praktyka była bardziej płynna i relaks. Zaraz to będziemy robić, żeby były troszkę głębsze, żebyśmy czuli, jak ta energia płynie w naszym ciele. Wdech w lewą, w prawą, wydech, tak? Mocno jesteśmy osadzeni na kości ogonowej. I zatrzymujemy się, wyciągamy i jest wydech.
Zrobimy to samo, krótką rozkrawkę na drugą stronę, czyli zamieniamy układ nóg. Siedzimy znowu z kolanami leciutko otwartymi, mocno zadani na kości ogonowej. Przeplatamy dłonie, odkręcamy je do góry, wyciągamy się. Wciągamy pępek, wyciągamy się mocno. Siedzimy mocno tutaj w centrum, czujemy, jak energia płynie od podstawy, aż przez całą linię kręgosłupa do góry. Wciągamy pępek, rozkrzywamy wszystkie organy wewnętrzne. Dech i wydech. Z wdechem wciągamy pępek. Lewa, prawe dłoń jest na lewym kolanie. Wyciągamy się, otwieramy klatkę. Leciutko patrzymy kątem oka. Tutaj na lewy bark. Oddychamy głęboko, nie spieszymy się, czujemy ciało i wydech. Kładziemy dłonie na kolana, głowa w dół i robimy kilka kręgów w drugą stronę. Cały czas jesteśmy wyprostowani, świadomie siedzimy, ale nie spięci, nic nie spinamy. Siedzimy tak, żeby ciało, byśmy go czuli, ale bez żadnego spięcia w żadnej części ciała, tak? Leciutkie, okrężne ruchy szyi. I unosimy głowę i znowu wdech. Wydech, zamknijcie oczy, skupcie uwagę na trzecim oku. Wdech i wydech. Dziesięć razy wystarczy. Wyciągamy się, wdech. I wydech i kładziemy ręce znowu tu łokcie równolegle do ziemi i wdech, wydech, wdech, wydech. Wyciągamy dłoń, wdech i wydech. Wchodzimy sobie teraz do następnej pozycji. Zrobimy pozycję dziecka, ale ponieważ robimy sekwencję bardziej regenerującą, możemy ją zrobić w takiej wersji, że używamy naszego wałka, rozstawiamy kolano szeroko. To żebyście lepiej pojrzyście widzieli. Wyciągamy wałek tutaj aż pod naszą jamę główną, żebyśmy się mogli na nim położyć. I teraz kładziemy najpierw prawą stronę, układamy sobie dłonie wygodnie, nie spinamy, kładziemy twarz na boku wałka, tak? Zamykamy oczy. I zostajemy sobie przez 10 aktywnych oddechów. Jest to bardzo przyjemna asana, która bardzo nam pomaga tutaj rozluźnić dolną część odcinka lędźwiowego, w którym jest bardzo dużo też zawsze napięcia. Tutaj ta dolna część u wielu osób jest nadwyrażona od czystego siedzenia, tak, albo dźwigania różnych ciężkich rzeczy, więc rozluźniamy ją. Starajcie się nie spinać ciała, ale rozluźnić. W tych pozycjach jak najwięcej znaleźć ukojenia w każdej asanie. Głęboki oddech. Zamknijcie oczy, wsłuchajcie się w wasz oddech. Wsłuchajcie się w wasze ciało.
Po 10 oddechach wykręcie głowę i robimy to samo w drugą stronę. Myślimy wygodnie, swobodnie. I wracamy do punktu wyjścia. Wysuwając dłonie leciutko, podniesiemy się i pogłębimy teraz tę pozycję. Wsuwając wałek leciutko do przodu. Kładąc teraz dłonie tutaj, na większym wyciągnięciu, tak? Czyli idziemy dłońmi jak najdalej potrafimy, opieramy czoło. Zamykamy oczy i staramy się wyciągnąć kręgosłup troszkę bardziej dynamicznie. Skupiamy uważność naszego odcinka lędźwiowo-krzyżowego, naszej kości ogonowej, nasz kość ogonowa ciągnie nas w dół. Dłonie wyciągają się aktywnie do przodu, czoło oparte, tak żebyście mieli swobodę głębokiego oddechu. Zamykacie oczy, skupiacie uwagę na trzecim oku i zostajemy 10 oddechów w tej pozycji. Mocna asana, skupiająca naszą energię do wewnątrz, skupiająca się na tym, co na ten dany moment jest dla nas istotne, ważne, regeneruje całe ciało. Pozwala na lepszy przepływ energii, spowalnia pracę serca. Odrestaurowuje wszystkie komórki. Tak, wyciągamy się i zostajemy w pozycji, skupiając uwagę na oddechu. Łączymy się dzisiaj bardzo aktywnie z naszym oddechem. Cały czas energia biodr ciągnie nas w dół. Pięknie. Leciutko pociągniemy się do góry. Zmniejszymy sobie dystans. Żeby rozgrzać troszeczkę kręgosłup, przejdziemy sobie do pozycji kota. Zrobimy kilka oddechów, tak? Z wdechem mocno. Otwieramy klatkę, unosimy leciutko brodę do góry, jest wdech. Na wydechu staramy się jak najbardziej zaokrąglić plecy. Popatrzymy się na nasz pępek, wciągamy kość ogonową. Tu jest wydech. I płynnie wdech i wydech. Starajcie się to zrobić dzisiaj bardzo w wolnym tempie, poczuć, jak ciało pracuje, jak wam kieruje oddech. Jak miło jest robić rzecz powoli, skupiać uważność na każdym szczególe w ciele, w oddechu. Wdech. Wydech. Masujemy kręgosłup mocno tutaj na tym wyciągnięciu. Zaokrągcie plecy jak najbardziej się da. A tu postarajcie się otworzyć jak najbardziej się da. Wdech. Wydech. Wdech. I wydech. Przejdziemy sobie dalej do pozycji psa. Ale w tej pozycji użyjemy sobie wałka, żeby móc troszkę głębiej wejść w tą pozycję. Więc ustawimy nasze stopy, uniesiemy się do góry i przyciągnijcie sobie wałek leciutko tutaj do przodu. I teraz tak, chodzi o to, żeby w tej pozycji móc oprzeć wasze czoło. Tak? Jeśli ktoś z was
jeszcze na tyle, nie ma rozciągniętych tu tylnych mięśni nóg i nie potrafi zejść tak nisko. W tym momencie układa sobie kostkę, żeby móc oprzeć sobie czoło troszeczkę wyżej, lub dwie kostki. Chodzi o to, żeby nie głowa była uniesiona, żeby szyja była tutaj w kierunku dołu, luźna, rozluźniająca się, ale żeby czoło było oparte. W pozycjach, gdzie opieramy czoło, tak, możemy wejść głębiej za szyję wewnątrz, skupić się bardziej na emocjach. Są to pozycje dlatego regenerujące, bo czoło, gdy dotyka ziemi, daje nam taką przestrzeń właśnie większej perspektywy tego, czego ciało potrzebuje, wytrzymania troszkę dłużej, wysanie, tak? Więc skupiamy tutaj uwagę na oddechu. Wzmacniamy ciało poprzez zostanie w pozycji dłużej niż zwykle, czyli zostajemy tutaj 10 oddechów. Postarajcie się docisnąć, jeśli macie tą możliwość, stopy, tak, docisnąć, wyciągnąć tutaj od pośladków całe mięśnie nóg. Jest to bardzo przyjemna pozycja, pies jest pozycją regenerującą, dotlenia nas, tak, oczyszcza z toksem, spowalnia pracę serca też, tak, czyli robiąc długą pozycję psa, mamy więcej siły, klarowności w tym, gdzie chcemy iść, czujemy się bardziej ukojeni, spokojni. Więc opierając dłonie, znajdując się w pozycji, układając się wygodnie, wciągamy leciutko bębek do wewnątrz, dociskamy stopy, czujemy się stabilni. Ale starajcie się, żeby nie było żadnego napięcia tutaj w barkach, w ciele, tak? Układamy się jak najwygodniej do tej asany, tak? Znajdujemy taką wersję tej pozycji, żebyśmy mogli wytrzymać tutaj 10-15 oddechów, czyli zostajemy długo dzisiaj w tej pozycji, tak? Dajemy ciało przestrzeń na to, żeby w powolny sposób mogła się zregenerować, wejść w te zakamarki, gdzie są jakieś blokady i odblokować przez przepływ energii pranicznej i energii w ciele, tak? Oddychamy, zamykamy oczy, skupiamy uwagę na trzecim oku. I zostajemy tutaj. Staramy się nie spinać. W barkach rozluźniamy się, opieramy czoło i głęboki oddech. Po tej pozycji wchodzimy sobie w dół, odstawiamy nasz wałek, przesuwamy go i robimy pozycję balasana. Czyli zamykamy nasze nogi, łączymy je, razem wciągamy nasz pępek, opieramy czoło i układamy dłonie. Dłonie są zwrócone do nieba, ale barki zwrócone w dół. Rozluźniamy szyję, zamykamy się jeszcze bardziej do wewnątrz. Chronimy swoją energię, dbamy o nią. Tak, ważne jest to, co my czujemy. Dbamy o to, żebyśmy czuli, co na dany moment jest dla nas ważne. Czyli ta pozycja jest bardzo potrzebna w sekwencji regenerującej na to, żebyśmy faktycznie mogli poczuć, co tam w naszej duszy gra, co jest potrzebne. Znaleźć naszą siłę, koncentrację, nasz fokus, klarowność. Zostajemy sobie tak długo, jak potrzebujecie. Rozluźniamy przy tym znowu tutaj cały plec, dolną część biodra, dolną część w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Koncentrujemy uwagę do wewnątrz. Rozluźniamy szyję, barki. Możecie sobie wyobrazić,
To jest piękna pozycja, taka na wizualizacji tego, że tutaj od góry, tutaj z głowy wszystko spływa, tak? Wszystko z nas spływa, z barek, z szyi, z głowy, wszystko to, co gdzieś się zakumulowało, nie pozwalając nam na relaks, na odprężenie, więc niech to wszystko z nas spłynie. Głębokie oddechy. Kilku oddechach, zostajecie sobie tak długo, jak Wam jest to potrzebne. Głęboki wdech, unosimy się do góry i wydech. W następnej pozycji skrzyżujecie sobie nogi, usiądziemy sobie tak, używając znowu naszego wałka. Ułożymy go tutaj leciutko i my usiądziemy, tak? Czyli usiądziemy teraz na nim. W takiej pozycji, hop, siadając tutaj na nim, naszymi pośladkami położymy się na ziemi, tak? Położymy się na ziemi, czyli wałek jest dokładnie tutaj na kości ogonowej. Rozstawicie sobie nogi szeroko. Nogi nie są złączone, ale są leciutko rozstawione. Chodzi o rozluźnienie w biodrach, tak? Czyli rozluźniamy tutaj cały odcinek. Pachwin, bioner. Układacie wałek tak, żeby Wam było wygodnie. On nie jest pod plecami, ale tutaj dokładnie na kości ogonowej. Otwieracie sobie znowu dłonie. Zrotujcie sobie barki leciutko do wewnątrz, tak żebyście poczuli mocne połączenie barek z ziemią. Szyja nie jest zadarta. Nie jest zadarta do góry, ale broda będzie tutaj w kierunku serca. Tak? Czyli nie jest przyczepiona, tak żeby można było spokojnie oddychać, ale nie zadzieramy jej do góry. Zamykacie oczy. Zamykamy. Układamy się tak wygodnie, żeby już nie trzeba było poprawić pozycji, żebyśmy mogli w tych pozycjach regeneracyjne zostać dłużej bez poprawiania, żeby ciało miało to właśnie przestrzeń na uzdrowienie się. Poprzez bezruch i poprzez przepływ energii. Rozluźniamy wszystko, koncentrujemy uwagę znowu na trzecim oku, na oddechu, pozwalamy tutaj na rozluźnienie splotu słonecznego w drugiej czakry, pierwszej czakry, otwarcie klatki. Pozwalamy na przepływ spokojnej energii przez wszystkie nasze czakry, regenerując je, uzdrawiając, a tym samym uzdrawiając wszystko to, co Wam jest potrzebne na ten moment. Stajemy sobie jeszcze 5 oddechów. I z następnym ruchem postawicie sobie stopy na ziemię i przesuniecie ten wałek tutaj z pośladków w dół, tak żeby teraz właśnie cały kręgosłup i nasze pośladki leżały na ziemi, ale wałek ukłonamy teraz dokładnie tu pod kolanami, znowu leciutko. No i mają być w takim naturalnym układzie, tak? Czyli nie złączone, nie razem. Po prostu leciutko rozstawione, układamy wałek pod kolanami, żeby mocno poczuć tutaj teraz okolicy bioder kości ogonowej, tak? Czyli dolna część pleców bardzo mocno przylega na ziemi i zostajemy sobie znowu 10 oddechów w tej pozycji. Luźniutko, czujemy cały kręgosłup przylegający, relaksuje się tutaj energia w bioder. Druga, pierwsza czakra jest też odpowiedzialna tutaj właśnie za uzdrowienie wszystkich emocji, często kumulujących się, więc pozwólmy na ich swobodny przepływ.
głębokie, płynne oddechy. Nie spieszcie się, dajcie sobie czas w tej praktyce dla Was, tak? Na to, że czasem bardzo ważne jest to zatrzymanie się, ta świadomość tego, że w tym zatrzymaniu możemy lepiej poznać siebie, uzdrowić siebie, usłyszeć. Usłyszeć to, co w ciele się dzieje, w naszej duszy, w naszym sercu, tak? Więc dajmy sobie tą chwilę bez pospieszania się, bez pospieszania oddechu, bez wymuszania czegokolwiek. Po prostu jesteśmy tutaj, tu i teraz, z tym wszystkim, co czujemy zupełnie przeźroczyście. Akceptujący wszystko to, co płynie teraz w naszym ciele. Następną asaną wyciągniemy kolana bardzo mocno do siebie. Tak, obejmijcie sobie dłońmi kolana, tak, żeby mocno przycisnąć je do klatki. Zamknijcie oczy, barki znowu w stronę ziemi, rotują się w stronę ziemi, mocno poczucie całej linii kręgosłupa na ziemi. Zamknijcie oczy, skupcie uwagę na trzecim oku i pozwólcie sobie zostać chwilkę w tej pozycji. Ona uwalnia różne gazy z naszego ciała, które właśnie powodują nam blokady. Poczujcie energię splotu słonecznego, poczujcie odbudowującą się moc w tym momencie, regeneracji tej części ciała, tak ważne dla poczucia stabilności i klarowności w tym, gdzie idziemy. Skupcie teraz mocną uwagę na bardzo głębokich oddechach. Tak, czyli im głębiej, tym głębiej pozwalamy sobie na regenerację. Im głębszy oddech, tym lepiej dla nas. Otwieramy czakrę serca mocno, tym pozwalamy na odblokowanie się energii w sercu, na lepsze czucie nas samych. Zostajemy, łączymy się z naszym splotem słonecznym, z naszym sercem i jeszcze 5 oddechów. Mocno biodra na ziemi, kość oponowa, odcinek lędźwiowo-krzyżowy. Po tej pozycji, tym sobie piękną pozycję też regenerującą, łapiemy się naszymi palcami tutaj, zamykając przepływ energii z dużych palców, czyli nasze dłonie, dwa duże palce, łapiąc za duży palec i zamykamy dłonie na naszym dużym palcu. Otwieramy leciutko stopy do góry, tym samym łokcie opierają się tutaj od wewnętrzną część kolana, stopy są flex, czyli nie obciągnięte palce, ale palce zadarte i tym samym przyciągamy przez trzymanie dużego palca mocno stopy w kierunku ziemi.
to pozwoli nam tutaj na do 10 odcinka lędziowo brzuchowego. Otwieramy klatkę, czujemy ekspansywność tutaj energii otwierającego się splotu słonecznego, klatki serca. Regenerujemy biodra, odblokowujemy przepływ energii, zamykamy oczy, koncentrujemy uwagę na trzecim oku i zostajemy 10 powolnych uczalnych tych. Staramy się nie myśleć już o ciele, skupić tylko uwagę na oddechu. Jakby zasypiamy w tej pozycji, dając upust wdechowi, oddechowi. Oddechać, zamykamy, przyciągamy kolana i przechodzimy dalej. Przejdziemy sobie tutaj przez prawy bok, przechodzimy i podnosimy się leciutko do góry, tak? Ułożymy sobie znowu nasz wałek teraz tutaj na centrum naszej nogi. W tej pozycji usiądziemy sobie na wałku. Fajnie, jak będziecie mieli pasek, dlatego w tej pozycji, używając paska, będziemy mogli troszeczkę głębiej wejść w tą asanę, nie skupiając naszą uwagi na nogach. Chodzicie więc obydwo nogami, zamykacie pasek tutaj nad kolanami. Tak, czyli po prostu nawiązujemy. Ustawiamy sobie kostkę, mniej więcej tutaj ona będzie potrzebna na wyciągnięcie naszych nóg. I teraz tak, siadacie sobie na samym początku wałka. Trzymając się za wałek, kładziemy się na wałku. Trzymając dalej za wałek, będziemy się ściągać, odsuwając stopami. Stopy mogą się teraz przybliżyć troszeczkę do początku wałka po to, żeby Wam dać leciutką dynamikę tego zejścia. Czyli zsuwam się, trzymając wałek, wałek ściągnął z góry, tutaj z górnej części pleców i schodzimy, 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 aż poczujemy, że wałek znalazł się pomiędzy łopatkami, tak? Schodzimy tak nisko, żeby poczuć, że barki leżą na ziemi. To jest bardzo ważne, tak? Barki na ziemi, wyciągamy wtedy tutaj kręgi szyjne. Broda znowu nie zadarta, ale tutaj w kierunku naszego serca układamy dłonie. Można ją wyprostować, ale też piękna pozycja, dłonie są ugięte do góry, ale łokci są leciutko ugięte. Ważne jest wyciągnięcie tutaj szyi, tak? Czyli otwieramy ekspansywność tutaj czakry serca, mocno otwarcie czakry serca, barki na ziemię. Jest to bardzo wygodna asana, można w niej wręcz zasnąć, więc układamy się tak wygodnie, tutaj powinna być kostka. O, ja za daleko położyłam, więc sobie przesunę leciutko stopą, hop. I wyciągamy teraz, tak jak widzicie, nasze nogi, nasze stopy na kostce. Jeśli ktoś z Was czuje jakiś dyskomfort, tak, to znaczy, że wałek jest gdzieś za wysoko, wtedy zmierzamy się jeszcze leciutko niżej, tak? Wałek jest tutaj naprawdę pomiędzy łopatkami, w takim bardzo wygodnym punkcie. Sami poczujecie ten puk. On Wam naciska, on taki punkt właśnie powodujący połączenie z naszym sercem, tak? Czyli to jest bardzo mocna asana pogłębiająca regenerację czakry serca. Wyciągamy nogi. Dlatego mamy pasek, żeby nogi nam się nie rozjeżdżały i przez zamknięcie oka, tak? Skupiając znowu uważność na trzecim oku,
rozluźniamy całe ciało, od głowy tu, rozluźniamy tu energię, biodra, regenerujemy biodra i skupiamy mocno się na wdechu i wydechu. Piękna pozycja, dająca nam znowu duże poczucie pozytywnej wibracji. Dużo światła do nas teraz przychodzi. Dużo pozytywnych uczuć. To jest pozycja mocno taka podbudzająca wiarę w nas samych. Dająca nam dużo wewnętrznej siły. Czyli zostajemy sobie tutaj przez jakąś chwilę, tak? Stopy możecie mieć wyciągnięte, a jeśli też poczujecie, że nie jest dla was wygodne, możecie po prostu zostawić luźno, tak? Zróbcie to w takiej wersji, jak wam jest wygodnie. Ja lubię czuć stopy wyciągnięte, dlatego że to mocniej wpływa na tą pozycję, ale jeśli jesteście w początkowej fazie praktyki, można je po prostu zostawić luźniutko. Nie chodzi tu o żadne napinanie nóg, tak? Chodzi o to, żeby poczuć jak największej swobody w tej asanie, tak? Czyli dajemy ciału znowu przestrzeń na taką samoregenerację. Głębokie oddechy. Poddajemy się totalnie tej pozycji, ona jest bardzo przyjemna, więc wchodzimy w nią głębiej i w głębiej z każdym wdechem i oddechem. Rozluźniamy ciało, łączymy się z naszymi emocjami przez otwartość klatki, tak? Przez łączenie się mocno z czakrą serca bardzo dużo emocji się odblokowujecie. Może się tu pojawić duża euforia, duży spokój, ale również mogą pojawić się łzy, więc pozwólcie sobie, jeśli ktoś potrzebuje wyrzucić z siebie jakieś emocje, które zostały gdzieś zablokowane, tak? Joga nas uwalnia, pozwala nam na poczucie tych emocji w każdym jakby aspekcie, na pozwolenie sobie także na łzy, na zmęczenie, na smutek, na radość, na euforię, no to wszystko, co jest w nas, tak? Więc obserwujcie siebie, jaka sama działa na was, bo ona wam pozwala z taką jasnością, klarownością zobaczyć, co na dany moment wam jest w ciele potrzebne, więc on blokuje wszystko to, co gdzieś zostało zablokowane, jakakolwiek emocja, staram się zauważyć, objąć z miłością, tak? Więc zostajemy tu z taką miłością do samych siebie. Stajecie w tej pozycji tak długo, jak potrzebujecie. A my powoli będziemy wychodzić, jak poczujecie, że jesteście gotowi na wyjście. Uginamy nogi i wychodząc z tej asany, ważne jest też, żeby nie wychodzimy szybko, dynamicznie, lecz swobodnie, tak? Swobodnie, powoli, przygotowując ciało do tego, że będziemy się podnosić. Więc przekręcamy się leciutko na bok. Możemy zostać troszeczkę na boku. Chwilkę zrobić wdech, wydech. I dopiero leciutko podpierając się dłoni, podnosimy się do góry. Tak? Wnosimy się do góry, uwalniamy się tutaj z energii paska. I wracamy sobie tutaj
Na zakończenie naszej pozycji dziecka, ale zrobimy ją teraz wałkiem w innej formie, żeby jeszcze bardziej rozluźnić na sam koniec tą tutaj część ciała dźwiękowego, więc biorąc wałek, kładacie go teraz tutaj pod wasz nogę, czyli siedzimy tutaj teraz troszkę wyżej. W tej pozycji jeszcze głębiej wejdziemy z takim rozluźnieniem, tak? Energię naszą, czyli wyciągamy się, ugięte leciutko, łokcie opieramy i mocno tutaj kosiogonowa, pośladki opierają się na wałek, wyciągamy się na tyle, ile czujecie potrzebę, dłonie luźniutko, czoło się opiera i zostajemy sobie na 10 oddechów. Luźniutki brzuch, tak? Pozwalamy tutaj na rozluźnienie właśnie z płucu słonecznego, wszystkich napięć, wszystkich organów, w których jakieś napięcia powstały. Rozluźniamy całe ciało. Układamy czoło wygodnie, bez żadnego napięcia tutaj w kręgach szyjnych. I zostajemy tak długo, jak potrzebujecie. Leciutko z dech. Unosimy się do góry. Dech. Wydech, strzelamy sobie małe. I wydech. Na zakończenie podejdziemy sobie do ściany. Zrobimy sobie piękną pozycję. Taką, która regeneruje cały przepływ energii w ciele. Jest bardzo fajną pozycją. Gdy mamy problem z bezsennością lub gdy w nocy ciało nam nie pozwala na dobrą regenerację, tak? Więc jest to ostatnia pozycja przed szavasana. Chodzimy sobie tutaj do ściany. Możecie tę pozycję zrobić przy ścianie lub nawet na łóżku, jako jedną pozycję przed snem. Taką regenerującą, żebyście mogli mocniej i głębiej zasnąć. Kładziecie sobie wałek tutaj koło ściany. I teraz tak. Przysuwacie się bardzo blisko do ściany. Tak? Chodzi o to, żeby położyć się tutaj przy tej ścianie jak najbliżej, już z pośladkami dotykającymi ściany. Ok? Wyciągniecie sobie nogi na ścianę, odsuwając się, czyli kładziecie się tak, żeby pośladki były już mocno przylegające do ściany. Wyciągniecie sobie teraz wałek, który położyliście sobie, przygotowaliście sobie przed chwileczką. Stopy oprzecie o ścianę i unosząc leciutko biodra do góry, ułożycie wałek tutaj właśnie pod waszą kośną nogą, tak? Czyli wałek jest pod waszymi pośladkami. Wyciągacie nogi do góry. One nie mają się rozjeżdżać, mają być tak luźniutko, jak jest linia waszych bioder, waszych barek. Położycie się wygodnie, czyli uniesione są biodra do góry, nogi luźno, ręce otwarte. Znowu zamykacie oczy, tak? Zwracacie uwagę na trzecie oko i zostajemy w tej pozycji tak długo, jak potrzebujecie. Przez uniesienie bioder tutaj rozluźniamy właśnie całą energię w dolnej części pleca, w biodrach. Pozwalamy na odblokowanie, na stagnację tych wszystkich emocji, które nie pozwalają nam na poczucie tego, kim jesteśmy naprawdę. Uniesione nogi do góry pozwalają nam na regenerację całej energii w nogach, czyli rozluźniamy nogi. Pozwalamy na lepszy przepływ energii w naszym ciele. Ta pozycja jest też bardzo dobra, jeśli mamy problemy z zatokami, tak?
jeśli jesteśmy przeziemieni, mamy kaszę, czyli taka naprawdę jedna z pięknych, regenerujących pozycji pod każdym względem. Zamykamy oczy, zostajemy tak długo, jak będziecie potrzebować. Po zakończeniu zostajecie sobie z minimum jedną, dwie minutki. Nogi opierają się o ścianę. I zsuwacie się z wałka. Przygotowując do szawasany, równie dobrze możecie zsunąć się tutaj i od razu położyć koło ściany. Ja przejdę na matę, tak żeby was widzieć, czyli układamy się na macie lub leżymy koło ściany. Układamy się do szawasany, tak? Czyli kładziemy się na ziemi, otwieramy mocno dłonie, rozluźniamy całe ciało, zamykamy oczy. I kładziemy się w szawasanie. Chciałabym wam jeszcze pokazać inną wersję szawasany, którą możecie robić w tej sekwencji jodzej, czyli robimy szawasany z wałkiem. Kładziemy wałek. Bierzemy wtedy kostkę. Więc robimy szawasany lub bez wałka, lub z wałkiem. Tak? Wybieracie sobie tą wersję, która dla was będzie odpowiednia na dzisiaj, w której poczujecie, że jakby ciało was bardziej woła, tak? Czyli szawasana z wałkiem. Znowu przyciągamy wałek tutaj do odcinka lędźwiowo-krzyżowego. Kładziemy się i ściągamy leciutko pośladki, żeby dolna część pleców była wyciągnięta. Bierzemy kostkę. Układamy ją tutaj wysoko, żeby szyja się wyciągnęła. I otwieramy dłonie, ściągając łopatki, otwieramy nogi luźniutko, stopy na zewnątrz, rozluźniacie całe ciało, tak? Zostajemy w tej pozycji, już bez żadnego napięcia, żadnej części ciała, pozwalamy na ciało po prostu bycie w totalnym tego słowa zrozumieniu, oddychamy głęboko. Oddychamy, otwieramy wszystkie czakry, od podstawy po samą czakrę korony. Leżymy tak długo, jak będziecie tego potrzebowali. Niech myśli płyną, nie zwracamy na nie uwagi, skupiamy się jedynie na wdechu i oddechu. Szawana jest najważniejszą pozycją w sekwencji, więc dajmy sobie tą długą chwilę, tą długą możliwość pobycia w tej pozycji, żeby ciało mogło zasymilować całą tą dzisiejszą praktykę. Skupiamy energię w czakrze serca, bardzo ważną na dzisiaj, z tym połączeniem z czakrą. Z płotu słonecznego, tak, łączymy się z naszym trzecim okiem, także, tak, czyli łączymy się z tą energią wewnętrzną, która jest w nas. Leżycie zamknięte oczy. Odpoczywamy, odpoczywamy, odpoczynek jest bardzo ważny. Leżycie sobie, przejdę do siadu poprzez bok. Macie zamknięte oczy. Wsłuchujecie się w wasz oddech, wsłuchujecie się w dźwięki. Dźwięki kosz jest piękny instrument medytacji. Słuchajcie się w jego wibracji. Słuchajcie się w wibracji waszego serca, waszej duszy. Waszego oddechu.
naszym oddechu jest Wasza moc, Wasza transformacja, Wasza siła, Wasza jedność, jedność pomiędzy umysłem, duszą i ciałem. Zakończony szawasin, weźcie głęboki wdech, dajcie ciało sygnał, że będziemy się rozbudzać i leciutko przekręcie się na prawą stronę, niezależnie czy leżycie na ziemi, czy leżycie na wałku, przekręcie się na prawą stronę, przyciągnijcie kolana do siebie, połóżcie głowę, oprzyjcie ją o ramię, dajcie sobie kilka sekund w tej pozycji. Dopiero leciutko otwórzcie oczy i unieście się do góry, żeby usiąść w pozycji siedzącej na zakończenie. Zakończyć praktykę, weźcie sobie, złączcie dłonie, proszę, do pozycji namaste. Róbcie trzy głębokie wdechy, wydechy. Podziękujcie sobie w sercu za praktykę, za ten czas dla Was, za ten czas zatrzymania, za czas odpoczynku. To jest bardzo ważna praktyka. Ona nas uczy też takiego spowolnienia, zatrzymania właśnie, nie pędzenia, nie spieszenia się, słuchania się mocno w siebie. I ciało na tym skorzysta, i nasza dusza, gdy umysł jest spokojniejszy. Z głębi serca pomyślcie sobie jakąś piękną intencję związaną z tą praktyką. Poczujcie, co ona Wam dała. Poczujcie tą otwartość serca, jakie emocje się pojawiły. Puśćcie piękną intencję na ten dzień lub na ten wieczór. To, co na dany moment jest dla Was istotne. Niech zawsze praktyka kieruje Wam i Waszą Waszymi odczuciami, pomaga Wam wzrastać, iść jasno w kierunku światła. Jasno i klarownie do celu. Na zakończenie weźcie głęboki wdech, zaśpiewam sobie OM, żeby zakończyć praktykę, zakończyć cykl. Zdrowia, siły, jasności i mocy.